Witajcie na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkawska. Wreszcie trochę takiej przejrzystej pogody. Chociaż dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj cały czas pada. Dzisiaj pada od rana i nie wiadomo co. Śnieg, deszcz, grad, wszystko pada. I jeszcze oprócz tego dzisiaj bardzo, bardzo wieje. Więc... oczywiście na ogrodzie nic nie porobię, no gdzie? Ale... Tak mnie świeżbi. Już nie mogę się doczekać, pogrzebać trochę. Mam tyle planów, a tak mało czasu, już luty. A to zaraz trzeba będzie jakieś nasionka siać. W ogrodzie mam dużo roboty. Mógłby być już taki... optymistyczniejszy dzień. Nie taki bury i ponury. I tego słońca nam brakuje. Bardzo. Mi? Bardzo. Ja się słońcem nakręcam. Więc jak tylko dzisiaj gdzieś tam przez... Dianka! Zostaw! Diana! Gdzieś tam promienie słońca, słuchajcie, to je łapię, żeby się nakręcić pozytywnie. Siedzenie w domu nie wykańcza, więc dzisiaj nie ma opcji, idę do pracowni. Coś fajnego porobić. Ostatnio robiłam w domu zajączka. Muszę zabrać jej storpię. Bo będę miała biały śnieg, już mam śniegu dosyć! Dosyć śniegu! Diana, nie skacz. Więc... Diana! Muszę jej zabronić gryźć storpiony, bo jak się nauczy, to będzie budę gryzła, a mamy wyłożoną całą storpionę, więc nie chcę tego. Diana! No i słuchajcie, wracając do zająca, no oczywiście musi mnie pokonać. Muszę odłożyć ten storpion, bo inaczej mnie zeżre. Chcę wam dzisiaj pokazać, jak zrobić podobnego zająca, co robiłam ostatnio z drutu. Gdzie w komentarzach pisaliście, że piękny, ale za trudny. Więc postaram się wam pokazać dzisiaj bardzo podobnego zajączka z siana. Myślę, że naprawdę dacie radę go zrobić, bo siano jest ogólnie bardzo proste. No już najprostsze, jakie może być, to jest siano. Ja tak już uważam, bo po prostu no to jest takie po prostu kręcenie sobie części i składanie tego. Więc myślę, że dacie naprawdę radę sobie z zającem z siana. A fajnie naprawdę wyjdzie. Wiem. Od lat różne rzeczy robię, więc fajnie wychodzą z siana. Więc zapraszam dzisiaj do pracowni. Już trochę połaziłam po podwórku. Nałapałam tego świeżego powietrza, tej energii. No idziemy do pracowni. No witam was z powrotem w pracowni. Dzisiaj nie jest tak strasznie zimno, poza tym mam chyba ze 3 kurtki. Nie, bluza, kamizelka i kurtka. Więc jestem grubo ubrana, żeby nie przeziębić się oczywiście, bo nie jest mi to potrzebne, a mam tyle pracy, że nie chcę. Chcę być zdrowa i dbam o siebie i grubo się ubieram, jak w pracowni pracuję, więc... nie chcę mi się sprzątać po sianie w domu po prostu. No więc wolę tutaj sobie zrobić. I tak tu jest brudno, bo cały czas pracuję nad pracownią, więc... słońce wyszło! O, jak fajnie! Cieszę się z każdego promienia słońca, bo to tak blisko już wiosny. No więc pokazuję wam dzisiaj, jak zrobić zajączka. Robimy go w częściach, a później złożymy na... pistoletem na gorąco. Więc tak, oczywiście siano. Nie będziemy dzisiaj robić takiego wielkiego, nie przesadzajmy, żeby wam nie wydawał się, że taki trudny jest. Bo wiadomo, im większy, tym trudniejszy. No małe rzeczy są łatwiejsze do zrobienia. Więc robimy prosta konstrukcja, ale jak złożymy, będzie super. Więc tak, zaczynamy. Od najprostszego, co można zrobić, maczuga. Widzicie, jak wygląda maczuga? Po prostu coś takiego. O! I to jest
taki sposób zakręcone. O, takie coś. Więc sobie tak nałożę. I coś takiego. Oczywiście dzisiaj Diana z powrotem, bo ona na dworzu, to ona musi się wybiegać, wyszaleć, żeby później w domu kotom dała żyć. Więc zakręcam sobie sznureczkiem taką maczugę. Ładnie formując. Dianka. O, tak sobie ugniatam za każdym razem i obijam sznureczkiem. I do końca jadę. Jest tułów mojego zajączka, więc nie chcę, żeby był za wysoki, więc no, na taką wysokość mi starczy. Dołożę troszeczkę jeszcze sianka i taką zakręcę trochę grubszą, o, takie coś, taki, taką główkę, o, jakby z tego sianka, które mi zostało. Zakręcam sobie. Więc mamy tu już nasz tułów. O, przyczepiam się. Taka maczuga z taką główeczką, tak? Robimy teraz nóżki tutaj dolne, żeby sobie siedział, tak? Możemy sobie go tutaj jeszcze ścisnąć, ale takie nóżki dolne. Więc dwie nóżki muszą być takie same. Tutaj tak samo, tylko taką płaską maczugę sobie zrobię, na płasko. Ugniatam na płasko. Taką samą maczugę. Ale tutaj sobie już tak zrobię taki, o, coś takiego. Coś takiego sobie uformuję rączką i sobie coś takiego zakończę tą maczugę już tym, tą grubość tej maczugi taką zostawiam tylko do tego momentu. Tutaj sobie ścisnę mocniej i dalej zawiązuję sznureczkiem. Proszę. Koniec sobie dołożę trochę sianka i zakręcę, bo chcę, żeby mój zajączek miał takie fajne łapęcje.
robię taką samą, tylko jeszcze jedną. Taką formę. Bardzo grzeczna. Wybiegałaś się ze mną wcześniej. Leży sobie tu grzecznie obok. Chyba zaczęła rozumieć, że nie tylko zabawa. Że teraz trzeba być grzecznym. Okej, mamy dwie nóżki, teraz dwie łapki tylne mamy, teraz dwie łapki przednie. Po prostu też zrobimy takie, jak wcześniej. Taką tą łapką okrągłutką na początek zrobimy taką główeczkę, taką co na niej tak pica. Sprawdźmy, żeby były takie same. Tu się kończy. Zaginam. No i co nam zostały? Uszka. Ja do uszek biorę sobie zwykłe, takie florystyczne, zielone, ale mogą być jakiekolwiek druciki, bo chodzi o to, żebym sobie mogła manewrować moimi uszami zająca w różnych kierunkach i wtedy będzie się fajnie, będą się fajnie wyginały. Więc wkładam sobie do sianka, tak jak mam na długość, chcę mieć łóżko, to tak sobie wkładam drucik i tutaj robię sobie taką rozplaszczoną, o taką też maczugę, takie coś. Ładnie profiluję sobie tutaj na górze to łóżko, żeby było takie okrąglejsze. Oczywiście na płaską gniatam. Thank you.
jeszcze ogonek i wąsiki, żeby był taki bardziej wybajerzony. Zakręcam kuleczkę i owijam po prostu niteczką. I jest ogonek, wąsiki. Wąsiki chyba są najprostsze. Można sobie je poobcinać. Zaraz pójdę po nożyczki i poobcinam. To jest właściwie na tyle. Składamy naszego zająca. Dobra, wąsiki zaraz podcinam. Janka dzisiaj dziecko grzeczne. Grzeczna niunia. Taka grzeczna, daje mamusi popracować. Moje maleństwo grzeczna. Leży sobie tu po bok. No więc mamy wszystkie części. Co? Zaczynamy od naszych siedzących nóżek. I tak. Tu jest mój przód. Tu jest mój zajec. O, tu jest jego nóżka. Sobie tutaj będzie kicuś siedział. I tu jedna może być krótsza. Nie muszą być idealnie równe. Nawet fajnie wygląda, jak jest taki trochę. Mniej lub bardziej, nie ma znaczenia. To jest wasza praca. Więc przyklejam. No i słuchajcie, przytniemy Cusiowi tutaj Janka. Jak już troszeczkę zobaczyła, to od razu chce ją wziąć. Janka, nie dla ciebie ta wstążeczka. Więc tutaj Cusiowi tutaj przyczepimy. Janka się obudziła i stwierdziła, że za długo grzecznie była. Za długo grzecznie była. Janka! Czas porozrabiać, Janka! Ogonek! Nie wytrzyma już dłużej. Nie wytrzyma grzeczności. Grzeczności już więcej nie wytrzymasz. Nie dasz rady. Poczekaj, już zaraz skończę. Przyczepimy jeszcze tu wąsiki do naszego zajca i uchole. No niech ma takie fajne te wąsiki.
Nie wolno? Nie wolno, dziecko. Mamusia się tu napracowała. Oczywiście dziurki trzeba zrobić na nasze piękne uszęcje. Wlejam do środka. I wkładam głęboko, żeby ładnie się osadziły, bo ten drucik musi tam być w środeczku, żebyśmy mogli manewrować naszymi uszami. Stwierdziłam, że zajączek wielkanocny musi mieć jakąś fajną wstążeczkę, więc damy zajcowi taką ładną kokardkę. O tak. Damy mu ładną kokardkę, niech będzie taki ładny zając wielkanocny. Taki wybajeszony będzie. Okej, pokaż mi się, panie. Zajec, pokaż mi się. Czy Diana będzie zazdrosna o ciebie? No normalnie mi z ciebie pożre. Znowu tak jak barana ukradła. Musiałam ganiać po całym podwórku. Nie chciała oddać. Trzymaj się kokardka. O, myślę, że fajnie. Możemy teraz sobie, widzicie, zającowi wygiąć uszęcję, żeby był taki fajniejszy. Dlatego, że mamy drucik w środku. Możemy pochylić ze przodu. No i słuchajcie, co myślicie teraz o takim zającu? Sianka, patrz w tą stronę, do widowni, proszę pana, do widowni, bądź pan gwiazdą. Diana jest gwiazdą, prawda? Dianuś, ty jesteś taka gwiazdunia moja, gwiazdunia jest moja, tak, moja gwiazdusia. To teraz zając też będzie gwiazdą, więc muszę pilnować przed Dianką, bo go zaraz pożrę. Zaraz pokażę zbliżenie. A tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. I myślę, że teraz dacie radę, naprawdę. Prosty, fajny zając. Więc bierzcie się do dzieła. Wierzę w was. Do zobaczenia. Oczywiście dziękuję za polubienia i subskrypcje. Do miłego.